2 czerwca odbył się piknik z Bankiem Spółdzielczym, połączony z oficjalnym otwarciem budynku banku oddziału w Somiance. Uroczystość uświetniły swoją obecnością lokalne władze, członkowie Rady Nadzorczej, zarząd banku, pracownicy banku oraz miejscowa społeczność. Bardzo dziękuję, że zechcieliście spędzić dzisiejsze popołudnie słoneczne, jak się okazuje, z nami, z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej w swoim DNA wpisaną ma lokalność i relacyjność. Dlatego, szanowni państwo, postanowiliśmy, że ten radosny moment otwarcia nowej placówki będziemy świętować właśnie z państwem, z lokalną społecznością, z lokalnym samorządem, lokalną parafią, lokalnymi przedsiębiorcami oraz mieszkańcami gminy Somianka. Jesteście dla nas niezwykle ważni, dlatego że bank jest tak silny, jak silna jest więź między klientami i bankiem. W naszej działalności jest coś więcej niż w dużej komercyjnej bankowości. My jesteśmy z klientami na dobre i złe czasy, dbając o ich bezpieczeństwo finansowe. Dostarczamy naszym klientom nowoczesną, dobrą i przede wszystkim etyczną bankowość. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej to bank ze ścisłej czołówki polskich, blisko 500 polskich banków spółdzielczych. To bank silny kapitałowo, to bank silny wynikowo, to prężnie rozwijająca się instytucja. Ale co bardzo istotne, niezwykle bezpieczna, bo o to dbamy przede wszystkim. Jest mi niezmiernie miło, że tak nowoczesna placówka w końcu doczekała się powstania w Somiance, bo wiemy, że rodziła się wiele lat. No i dziś możemy powiedzieć, że efekt, szczególnie wieczorem, robi wow. I to wszyscy chyba to potwierdzają. To wyraz tego, że bank idzie ku nowoczesności, rozwija się i to widzimy już gołym okiem. Wcześniej oczywiście doświadczaliśmy tego w usługach, ale dziś widzimy to gołym okiem, jeśli chodzi o budynek. Gratuluję tej wspaniałej inwestycji i życzę państwu, żebyście z niej korzystali. Wszystkiego dobrego. Po przemówieniach przybyłych gości nastąpiło uroczyste otwarcie budynku Banku Spółdzielczego oddziału w Somiance. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie prezes zarządu banku Monika Tymińska, przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Hoffman, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Ruciński, wójt gminy Somianka Andrzej Żołyński oraz dyrektor oddziału banku w Somiance Paweł Dziełak. Ksiądz Andrzej Gromadzki, proboszcz parafii Somianka, w obecności zebranych gości uroczyście poświęcił nowy budynek banku. Dobrze się stało, że władze banku zdecydowały się na przeniesienie siedziby w nowe miejsce. Pozytywnie odebrały to zwłaszcza osoby starsze, niepełnosprawne. Błogosławieństwo pomieszczeń to nie tylko pokropienie ścian święconą wodą. Jest ono ukierunkowane na człowieka. Dlatego chciałbym, aby modlitwa objęła wszystkich pracujących w tej placówce, także ich przełożonych wyższego szczebla. Dyrekcji banku, pracownikom somiankowskiej filii życzę samych dobrych i zadowolonych klientów. Po oficjalnej części dla wszystkich przybyłych gości czekały atrakcje dla dzieci: dmuchańce, malowanie twarzy, animacje, lody, wata cukrowa, fotobudka 360 stopni i dla wszystkich poczęstunek w postaci grilla.